Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie, DTG2, po dłuższej przerwie. Oczywiście bardzo, bardzo dawno tu nie byłem. Przejdziemy się dzisiaj Urbino 12 na linii 154. Na razie tylko nią jechałem w sumie, tamtą drugą jeszcze nie. Następny przystanek Szczęśliwice. Przystanek Szczęśliwice. Ok. Tutaj mamy w sumie 4 stanowiska. 5, nie, raz, dwa, 5. Na razie tylko to jedno w sumie jest otwarte, ale już mamy zapowiedź, że będzie coś więcej. W ogóle autobusy do DTG2 były zapowiadane już chyba 3 lata temu, zdaje się, przez Kryjskiego. Chwilę musieliśmy na nie poczekać, ale są. No i bardzo dobrze, że są, fajnie. Pojawiły się boty. No tak, 50. Teren zabudowany, miasto. Tutaj będzie nam pikało cały czas, więc pojedziemy sobie 48. Pojawiły się boty jako pasażerowie. Ruch uliczny. No i tak, no sam model jest taki, no, specyficzny, no. Wiadomo, że trochę u Kryjskiego to wygląda inaczej niż na innych grach. Nie mówię, że źle czy coś, ale po prostu tak inaczej. Tutaj nie musimy na razie uważać, bo gramy sobie na prywatnym. Aha, czyli dwa razy mamy. Przystanek Kielce. No, mieliśmy podróżnego, wsiadł nam do autobusu. Tak się prezentuje wnętrze w ogóle. No, nawet. Dechowe solarisowe siedzenia oczywiście muszą być. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oczywiście tu dla supporterów, podobnie jak na Nitzbasis and Trams, mamy możliwość przemalowania sobie pojazdu. Ale to chyba o tym wiecie. Z kabiny widoczek. No sami sobie ocencie. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. No i mamy nawet tutaj, widzicie, licznik pasażerów. Na razie mamy 4. No już więcej raczej nie wsiądzie. Pasażerowie 4x38. Także jest to też fajnie zrobione. Oczywiście dostajemy punkty. Następny przystanek Banacha. Oczywiście dostajemy punkty tak samo jak za jazdę tramwajem. O kurcze. No to chyba już... chyba już kaplica. Chyba już kaplica, bo się raczej nie wycofamy z tego. No, zawisnęliśmy. Spróbujemy sobie zrobić jeszcze egzamin na kategorię B. Może z tym być różnie, bo w realu nie zdałem za pierwszym razem. Tam ktoś obok też nie zdał. Czy walił słupek? O kurde! No i zobaczcie, samochodem elegancko się cofa, a w autobusie tak jakby ta zmiana kierunku nie działała, czy coś. Albo, no nie wiem, chyba że po prostu tak akurat się wrąbałem w ten słupek tym Solarisem, że już nie dało rady.
Kurczę, ale zobaczcie, że to jest na czas. No w realu to tak nie jest, że 40 sekund czy ileś. Przecież patrzcie, to jest prawie niewykonalne. Jak ja mam to niby zrobić? No nie, jak? Co? No nie. Jeszcze raz. Próbujemy kolejny raz. Może teraz się uda. W ogóle zobaczcie na tego egzaminatora, jakie to jest śmieszne. To ten egzaminator jest taki surowy. Jego trzeba stąd wykurzyć. Będzie dobrze. Nie, uda się może. Patrzcie, patrzcie. Jest. O kur... I co teraz? Nie! No, ja nie mogę. Jeszcze raz. Okej, okay, podejście kolejne. I zatrzymanie na tym. Na wzniesieniu. Może się uda. No, what? Jak to zrobić? To jest kurczę nierealne. Wiadomo, że przyspieszam, bo te czasy są kurczę nierealne, no. Do wykonania prawie. Jeszcze egzamin na mieście. Nie no, kryjski. Jeszcze może na stopie mam się zatrzymać. Nie, jedziemy. O-o. Ale jaja. Miał być odcinek o Solarisach, a jest odcinek o kategorii B. Jak to? Co? Ja też się poddaję. Po buspasie jechałem. Nie. Okej, egzaminator się poddał i ja też się poddałem. Jeszcze wam zdradzę ciekawostkę, że w rzeczywistości też nie posiadam jeszcze prawka. Posiadam za to licencję maszynisty, która jest 10 razy trudniejsza do zdania. Gdzieś, no nie wiem. Gdzieś po prostu na razie mi się nie udało. No mniejsza. Przesiedliśmy się teraz na Urbino 18, numer 8359, linia tym razem 521. Czyli ta druga dostępna. Na szczęście nie muszę już prowadzić, więc bez stresu. Jedziemy sobie jako pasażer. Bilet mam, żeby nie było. Z biletu mam. Następny przystanek. Skasowany. Urbanistów. O-o. Tu gościu sobie w ogóle skosił rondo elegancko. Normalnie jak kierowcy z Żor albo z Jastrzębia Zdroju.
Jak nie wiecie, o co chodzi, to sobie poczytajcie artykuły o białoruskim kierowcy z żor, który jeździł przez środek ronda i pomijał wszystkie przystanki i w ogóle. Przystanek końcowy. Zobaczymy, czy gość będzie jeszcze jechał dalej, jedno kółeczko. Niesie ten kierowca, chyba tak. Nie, 154. Dobrze, widzimy się po krótkim cięciu w takim razie. Przystanek Szczęśliwice. Następny przystanek Urbanistów. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy. 8366, tym razem 521 linia. Przejdziemy się do tak zwanej krańcówki, jakby to powiedział mieszkaniec Łodzi. Nie, czemu w tą stronę? Przystanek Urbanistów. Chyba siódmy czy ósmy raz to nagrywam, bo w ogóle za pierwszym razem się nie nagrało, a wyszło najlepiej. Okazało się, że po prostu nie włączyłem nagrywania w OBS-ie wtedy. No ale mniejsza w ogóle, no co do samego autobusu. Mnie się wnętrze bardzo podoba, fajne jest. Spoko jest zrobione. Zresztą w ogóle, no, jak na ten styl taki DTG2. Przystanek Opaczewska. To naprawdę bardzo fajnie wyglądają te solarki. Przystanek Opaczewska. Dźwięk klaksonu jak z jakiegoś, jak z jakiejś ciężarówki. Następny przystanek Bitwy Warszawskiej 1920. I tutaj jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała. Na tych wyświetlaczach. Jeśli ktoś jest z Warszawy ogląda, to powiedzcie, jakie te autobusy mają systemy informacji pasażerskiej. Nowa Media, Pixel czy RIG? Bo mnie rozwalają po prostu te fototapety niczym z Windowsa XP tutaj. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Następny przystanek Hochtheater. No i to jest przystanek końcowy. Też krótka linia. Na razie to są dwie jedyne dostępne linie autobusowe. Ale fajnie, że są. No, cieszę się, że to zostało w ogóle ruszone. Przystanek Hochtheater. Przystanek końcowy. Okej. Okay. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Elegancko. Dziękujemy kierowcy za przejazd. Nawet nie sprawdziłem niku.
ale jeśli będzie oglądał, to proszę się odezwać w komentarzu. No tak, i to by było na tyle na dzisiaj z DTG 2. Jeśli coś tam ciekawego jeszcze macie, a może coś pominąłem w ogóle, bo nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, co było w tych aktualizacjach teraz dodane. Znaczy wiem, że były błędy jakieś tam popoprawiane, ale ten... No to tam napiszcie w komentarzach, jeśli coś pominąłem. No i tyle. A prawko spróbuję może zdać sobie poza odcinkiem, bo no zajęłoby to chyba z godzinę czasu co najmniej. Jak to tak ma wyglądać, że jadę po bus pasie. Znaczy w sensie, no wiem, że ja to zawaliłem, bo to nie jest aż takie ciężkie do zdania, tylko... No trzeba po prostu... umieć jeździć. No tutaj widzę, że też trwają jakieś tam zmiany, przebudowy, bo tutaj mamy już inaczej tą drogę zrobioną. Tam się ktoś na skrzyżowaniu zabił. Jakaś kolizja w ogóle. Zobaczcie. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się, siema. Do kolejnych odcinków.